czym ta makieta różni się od innych makiet, czy w ogóle są? Mhm. To znaczy ta makieta, która powstała tutaj, z tego co mi wiadomo, to pierwsza makieta w Polsce. Był to pomysł, tak jak wcześniej wspomniałam, mój odtworzenia wcześniejszej makiety, bo była przed 2000 roku w starym budynku tej nowej kreślarni. Mieliśmy na pierwszym piętrze w pokoju, to była sala 104, mieliśmy dużą makietę, gdzie były urządzenia mechaniczne, przekaźnikowe, zapowiadanie telefoniczne. Tutaj jest ta makieta już w stylu nowoczesnym, ma urządzenia zupełnie innego typu. Można sterować zdalnie pociągiem, czy jest to wprowadzenie do autonomizacji transportu szynowego, zwłaszcza pociągów metrowskich. Poza tym jest pociągi i zarządzanie ruchem, jest tak jak czy sterowanie tym ruchem, są to urządzenia odwzorowane czy na bazie urządzeń metrowskich, to co jest nasze warszawskie metro. Poza tym, co jest jeszcze bardzo ważne, mamy trzy terminale intermodalne, transportu intermodalnego do przeładunku zarówno materiałów sztukowych, jak i takich masowych. Natomiast, co jest istotne, na tych terminalach są urządzenia szesównice, które są ruchome, czyli możemy modelować działanie czy funkcjonowanie terminala intermodalnego. Również bocznice wjazd transportu, czyli tych pociągów na terminale. I czym mogę się pochwalić, i dla mnie to jest bardzo ważne, że inne uczelnie kopiują od nas ten pomysł, zwłaszcza z punktu kształcenia studentów, to wyposażenie tego laboratorium w różnego typu programowania. Oprogramowanie, które jest nie tylko moim zdaniem, ale również osób, którzy odwiedzają nasz laboratorium. Oprogramowanie na miarę już europejską, nie naszą krajową, ale na poziomie takim światowym. Czyli studenci mogą zasięgnąć tego rzeczywistego, tej rzeczywistej organizacji ruchu pociągów, już będąc tu, czy mając pewne ćwiczenia, analizując różne problemy, chociażby dotyczące konstruowania rozkładów jazdy. Drugie to planowania drużyn trakcyjnych, sprzedaży biletów. Dodatkowo mamy również wyposażenie tego laboratorium w system ICT, który jest do zdalnego kształcenia. To, co jest ważne dla mnie, przynajmniej jako dziekana w tym momencie, chociażby z punktu widzenia sytuacji, która się wydarzyła w Polsce koronawirusa, że możemy kształcić studentów bez nadrabiania zajęć na odległość. Dodatkowo wyposażenie terminali intermodalnych również w modelowe ujęcie, czy to suwnic, jak również kontenerów, jak również zdalne sterowanie samych pociągów wprowadza tego studenta w mikroświat kolei, czyli całe sterowanie, układ torowy. No, choć pochwalę się, że mamy chyba ze 320 semaforów, 150 metrów linii kolejowych, jest 6 linii kolejowych, jest jedna bocznica normalnotorowa, jak również wąskotorowa. Są wjazdy na terminale intermodalne, kontenerowe. Mamy również cały, jak Państwo zobaczycie, cały ten nasz tabor, to jest w barwach naszego wydziału. Student od początku do końca ma cały obszar kolei pokazany w małej pigułce.